Cześć, witajcie, prezent realnie, kłaniam się bardzo gorąco. I oczywiście w tej chwili ruszamy z podcastem bardzo, bardzo kontrowersyjnym. Tak jak widzieliście miniaturę, tutaj już nie przelewki. Do mojej rozmowy oczywiście wykorzystam osobę, która niespełna miesiąc temu przyjechała z Polski. A nawet już miesiąc. Dzisiaj ze mną Miłosz. Miłosz, który porozmawia i opowie, jak tak naprawdę wygląda sprawa Ukry, czyli mieszkańców Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. Jak tak naprawdę oni się zachowują? Czy mają najzwyczajniej w świecie troszkę kultury? Ten podcast jest nawiązaniem do materiału sprzed 6, a nawet 8 miesięcy. Kiedy to wspaniałomyślni mieszkańcy zostawili zdewastowane domki na terenie Holandii. A więc jeśli chcecie, posłuchajcie, wrzucajcie słuchawki w uszy i posłuchajmy, jak tak naprawdę wygląda na terenie Polski sprawa. Jesteście gotowi? To najzwyczajniej w świecie zaczynamy. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Prezenter Alien i właśnie mamy kontrowersyjny materiał, a raczej podcast. Ze mną Miłosz. Cześć, Miłoszu. Cześć, Arielu, witam. Witam cię serdecznie. Miłosz, przyjechałeś miesiąc temu z Polski, więc informacje na temat tego, co się tam dzieje, są w miarę świeże. Bardzo, nawet bym powiedział świeże jak kiełbaski w polskim sklepie na terenie Holandii. Albo szyneczka, którą dostałeś. Ale uważaj, bo termin się kończy na ogół, to po miesiącu to już zaczyna się ślizgać. Trzeba zjeść do czasu. Dokładnie. Miłosz, oglądałeś mój materiał odnośnie jak zostały zdewastowane domki? No Wiktor mi opowiadał trochę o nim, on bardziej śledził twój kanał. No właśnie. Znam mniej więcej zarys, co się stało. Znasz zarys, czyli nie widziałeś, czyli fajnie, bo nie masz punktu odniesienia i, że tak powiem, intencji, żeby jechać po nich. No domyślam się po prostu, co tam mogło się stać, ale nie jestem, nie widziałem, co tak naprawdę tam się stało. No właśnie. Pierwsze pytanie, wyrażasz zgodę na publikację materiału w mediach społecznościowych i na innych nośnikach multimedialnych? Pewnie, że tak, inaczej bym tu nie siedział. No właśnie, ty tam siedzisz, a ja jestem tutaj, po tej stronie. Dlatego, że jak to z Miłoszem już na pierwszym podcaście było, kamera akcja na mnie, ale my zacznijmy tak naprawdę konkretny temat. Co tak naprawdę się dzieje w Polsce, bo słychać wiele, że musicie uczyć się języka ukraińskiego, że w sklepach napisy po ukraińsku weszły, że przychodzą i mówią, bo mi się należy. Co to? Ile jest w tym prawdy, powiedz mi? Na pewno w szkołach jeszcze nie uczą języka. Możemy ci powiedzieć na pewno. No dobra, ale słyszałem, że nauczyciele na przykład mają się uczyć języka, żeby porozumiewać się z nimi. To jest prawda. A powiedz mi, jak przyjechałeś do Holandii, to Holendrzy po polsku mówią? Nie mówią po polsku, ale próbują się ze mną dogadać w każdy możliwy sposób, chociażby dotykając trochę angielskiego, albo poznałem kilku Holendrów, którzy specjalnie od kilku klientów swoich, czy ludzi, z którymi już się poznali, kilka słówek znali. Trochę się pośmialiśmy, trochę ich pouczyliśmy, rozeszliśmy się fajnie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Ukraina też zna parę słówek po polsku, przepraszam, Polak zna parę słówek po polsku, znaczy po ukraińsku, tak? Żeby się przywitać z nimi. No to my jesteśmy na razie, tak jak ci pokazuje system, to ty masz się asymilować do nich, a nie oni do ciebie. Co powinno działać w moim obiektywnym zdaniu na odwrót. No ale spójrzmy bardzo szeroko na ten temat. Oni przyjechali do Polski, zostali przyjęci do Polski, gdzie ja uważam, jest to moje skromne zdanie, zaznaczam, kiedy tak zwani pontoniarze, czyli Syria i cała reszta, prawdziwi biedni ludzie, to nie byli ludzie, którzy przyjeżdżali do Polski z zagranicy obok, furą kurwa za 30 tysięcy i to euro, tak? Oni są biedni, bo im coś tam na łeb spada. Tylko, kurde, na łódkach z lepianki. Tak. I to jeszcze w dodatku przez morze przybijali się, bo oni chcą. Oni chcą uciec, oni chcą do Europy, oni chcą nowe życie. I co? I Polska powiedziała, pierdolcie się.
nie przyjęła ani jednego. Ich nie chcieli. Nie. Ja uważam, że Ukraina została przyjęta tylko dlatego, że jest to bardzo dobry środek zarobkowy. Dużo jest powodów, dlaczego można było wysłać Ukraińców do Polski. Na pewno nie będzie to z powodu tego, że możemy na nich zarobić, tylko... No ale ja słyszałem, że oni pracę przejmują w zakładach, że niektórzy pracodawcy wywalają Polaków, biorą Ukrainę. No pewnie, że tak, bo wychodzi im taniej na siłę roboczą. A więc jest to siła robocza, powiedzmy, dlatego Polska ich działa. Tak. Powiedzmy, że w części tak, ale moim skromnym zdaniem uważam, że jest to plan większy, nieżeli tylko osiedlenie i pracowanie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, jak przyjechałeś do Holandii, to nie poszedłeś do Holendrzan i powiedziałeś, ty, mów po polsku, mów kuźwa po polsku. Jakaś kultura jeszcze wymaga do kogoś podchodzić. Jakbym wszedł do ciebie do domu i wymagałbyś ode mnie albo kapci, albo braku kapci, to bym się posłuchał. Wchodzę do kogoś, nie do siebie. Nie narzucam mu swoich zasad, tylko rozumiem zasady i adaptuję je. No właśnie, więc moim zdaniem to Ukraina powinna uczyć się języka polskiego, a nie Polacy uczyć ukraińskiego, żeby z nimi się porozumieć. No właśnie, czyli już mamy pierwszą czerwoną flagę, którą zauważyliśmy w tym temacie. I teraz jakie pytania się nasuwają? Czemu? Czemu to oni nie uczą się naszego języka, no skoro właśnie przyjeżdżają do nas, do kraju? Tylko my mamy uczyć się ich języka, który brzydko można powiedzieć tak na surowo. Może nie istnieć, ale to czemu mamy podtrzymywać waszą kulturę? No to jest tak, że kiedy ja przyjechałem do Holandii, ja zacząłem najpierw angielski, potem holenderski, bo ja się asymiluję, tak? Dokładnie. Ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że Polska wymaga od Ukrainy asymilacji, nacjonalizacji, naturalizacji, bo to tak mniej więcej trzy magiczne słowa. Gdzie Holandia na przykład tego nie wymaga. Jeśli ty przyjeżdżasz i chcesz tutaj osiąść, okej, a chcesz obywatelstwo, tak, to musisz z nami się tutaj znaturalizować. Czyli język, historia, egzaminy, dziękuję. A Ukraińcy przyjechali i od razu narzucili temat, bo nam się należy i wy macie nas rozumieć. I w pewnym momencie ja patrzę na zdjęcia, które mi podsyłają niektórzy znajomi z jakiegoś marketu Lidl czy Żabka, a tam kuźwa napisy po ukraińsku na produktach. To my już w Ukrainie tam mieszkacie, czy... Nie ja wiem, nie czy ja w swoim życiu jeszcze w Polsce, czyli miesiąc temu jak wyjechałem, jeszcze nie doświadczyłem, żeby na produktach były napisy ukraińskie, ale były instruktaże, różne plakaty wywieszone po ukraińsku, żeby już łatwiej mogli się odnaleźć we wszystkim. Produkty może nie, ale faktycznie jakieś komunikaty, może na dworcach, jakieś... Przepraszam, no kurwa, w języku ukraińskim. Przyjechałem do pieprzonej Holandii. I mi nikt po polsku nie instruował. Tylko, że my tu przyjeżdżamy dobrowolnie. I oni, no dobra. I oni mają też niby taką perspektywę dobrowolności, bo mogliby uciec w każdą stronę, ale jednak nie. Ale kierujemy was w naszym, no, nasz border. No tak, ale ja ci teraz powiem drugą stronę medalu. W chwili obecnej 750 Ukraińców przyjeżdża w ciągu tygodnia do Holandii. W chwili obecnej jest ich 70, bodajże 5 albo 78 tysięcy Ukraińców na terenie Holandii jest. To jest pierwsza rzecz. Tak dużo ich się zrobiło, dlatego że na początku Holandia, tak samo jak Polska, zaznaczam jak Polska, płaciła za to, że braliśmy Ukrainę do siebie, do domu, więc Holandia wyszła z założenia, że jeśli nam wzrastają koszty, to my wam jak gdyby pokryjemy te koszty, tylko dajcie im nocleg. Lecz średnio po 3 miesiącach bardzo dużo oddziałów Chemente zaczęło się zmagać z tym, że Ukraina została powoli wydalana z tych mieszkań, dlatego że jeśli przez 3 miesiące debil to znaczy daj mi jeść, a nie powie I'm hungry, do you have something to eat? No to jest troszeczkę coś nie halo, bo w 3 miesiące można opanować podstawowe słówka, oni się po prostu nie chcą uczyć. Nie chcą uczyć, nie chcą się asymilować, nie chcą poznać twojej kultury. Może przychodzą ze swoją postawioną od razu kulturą i wymagają akceptacji jej. Narzucają, tak trochę bez sensu, nie? I pędząc dalej, to bogactwo ich, którym przybywają fury po 20-30 tysięcy euro. Są mi tacy. Więc przepraszam, jakiej ty kuźwa pomocy szukasz? No i raptem zostali wydalani do azylów. Przepraszam, do azylów holenderskich. Dla Ukrainy. No i najlepsze było to, że na przykład w Holandii ten problem został rozwiązany na tyle, że Holandia powiedziała, ok, możecie otrzymać od nas opcję pracy, nie będziecie płacić za auto belastingu i wasze ubezpieczenie do auta jest ważne na terenie Holandii. I to spowodowało, a pieniążki, no bo wcześniej dostawali jeszcze takie tygodniowe jakby zasilenie, żeby mogli coś kupić sobie do jedzenia i tak dalej. A teraz trzeba iść do pracy. A teraz do pracy!
Idziesz do pracy. Dla swojego rodowitego pracodawcy. Tak. Jak to można tak? Idziesz do pracy, zarabiasz, my ci damy możliwość zarobku, damy ci możliwość poruszania się twoim pojazdem, już przymkniemy oko, że on tyle warty, belastingu nie zapłacisz, drogowego nie zapłacisz za ubezpieczenie, ubezpieczenie twoje wystarczy, tak? A w Polsce ponoć jest to w drugą stronę. W Polsce by ci pomogli na jak najlepiej. Żebyś jak najszybciej został naszym obywatelem. Jak pierwsza fala naruszyła po rozpoczęciu inwazji tak rosyjskiej na kraj ukraiński. Z pierwszą falą, gdy dotarli już tutaj osiedleńcy do Polski, no powiedzmy, że w biurach i różnych takich urzędowych miejscach zaczęły się robić tłoki. Polacy nie mogli załatwić swoich spraw, co powinno być priorytetowo i tak traktowane jak ludzi. Dokładnie. Którym wspieramy. Oczywiście można to zrozumieć na jakiś czas, tylko że jeżeli problem trwa 2-3 miesiące, a urzędy dalej są pełne, osób spoza innego kraju są traktowani coraz lepiej niż ty, jako zwykły szary Polak, bo powiedzmy, że masz różne kategorie tak społeczne. No ale jeżeli masz średniego, przeciętnego Polaka, który sobie ma problem utrzymać się z miesiąca na miesiąc, jeszcze musi coś załatwić w swoim wolnym czasie, poza pracą, którą nadal utrzymuje tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają, bo to oni dostają pieniądze. No właśnie. Właśnie rządu za nic nie robienie, są traktowani priorytetowo nad Polakiem. Powiedz mi, jaki normalny kraj i rząd tak robi? No ja ci powiem, chyba żaden. Co najlepsze, bardzo dużo, coraz więcej mam telefonów od ukraińskiej nacji, która mówi, słuchaj, chciałbym do Ubera. Ja mam kartę Polaka już, ja mam wszystko, to ja mogę w Unii robić. No niekoniecznie. No jakim cudem to się dzieje, że oni w Polsce sobie zrobili taki przystanek, zróbmy sobie... Taki dworzec wielki na Europę. Tak, tak, a w dodatku wchodzą do sklepu i mówią, bo mi się należy, bo ja jestem z Ukrainy. Co ty na to? Wiesz co, nigdy nie podchodzę do tematu, bo mi się należy, na wszystko trzeba sobie zapracować, a jeżeli bym pojawił się w nowym środowisku, zwłaszcza w takiej sytuacji, no próbowałbym postawić wszystko fundamentalnie od zera, tak, a nie powiedzieć mi, bo mnie wygnali, bo mnie należy. Oczywiście nikogo z tych ludzi z Ukrainy jakby nie obarczam odpowiedzialności za to, że im to się stało. Są ludzie, którzy po prostu... musieli się znaleźć w tym momencie i nikt im nie jest w stanie pomóc w inny sposób, ale powinni brać też odpowiedzialność za to, gdzie wylądowali i jednak ruszyć od zera. No wiadomo, właśnie. Mogą być momenty słabości, kiedy się komuś nie chce, ale od tego powinni być głowy rodziny odpowiedzialne za to, żeby jednak ruszyć z tym tematem, aniżeli tylko wymagać i co w tym momencie, wylądowałem na innej ziemi już teraz do końca życia będę żyć sobie za nic? No, no tak to wygląda. Co najlepsze, nowe prawo ustanowione przez polski rząd mówi, że ukraińskiego uchodźcę, którego przyjmujesz, nie możesz przez półtora roku wyrzucić z domu. I powiem ci taki przypadek. Wczoraj ten przypadek do mnie dotarł i wy go widzowie na pewno usłyszycie na własne uszy. Jest sobie pani sołtysowa, jest sobie mąż, prawda, pani sołtysowa i pani sołtysowa stwierdza, że okej, no przyjmiemy tych Ukraińców, tak, no w dodatku jeszcze płacą, tak, to jeszcze sobie zarobimy. No, przychodzi Ukrainka do domu, zwąchała się z mężem. Rozumiesz? Dzigi, dzigi, bum, bum. No i powstaje problem. Pani sołtysowa próbuje... A myślę, że to nie jest taki problem, który już z założenia był... odgórnie przesądzony, no bo jest... wiadomo, że to jest jedna z wielu konsekwencji ale... przyjęcia ludzi do swoich domów. No tak, no ale słuchaj, jaki jest druga patent. Sprawa, mówisz zapłacenie dla tych ludzi, przecież wiele prywatnych hoteli miało odgórny od rządu przykaz, żeby przyjmowali ludzi na hotele, dopchali w swoje domy, opłacając niby ich rachunki, ale ile ci tych pieniędzy faktycznie dali na to wszystko? Nie wszystko, nie te dużo. Te wszystkie hotele były wypchane, rezerwaty dla ludzi, pełno miejsc, wypchane Ukraińcami. Było mówione dla właścicieli, pewnie zapłacimy wam za wszystkich ludzi, za jedzenie, za noc w hotelu, ale ile? Połowę tego, co no, wy sobie no. zawsze mówicie? A teraz zaczyna się akcja, próbuje wywalić Ukrainkę. Niestety, no prawo tego zabrania. Więc znalazła rozwiązanie. Jak dla mnie zajebista kobieta ma jaja. Nie będziesz pierdolić mojego męża. Męża wyjebała z domu. Można odciąć Ukrainkę od męża? Można. Teraz będą musiały sobie radzić same. Właśnie się śmiałem z tego. Mówię, co teraz one razem? Wszystko się da. W każdym razie powodują takie konflikty, tak? Dużo wewnętrznych konfliktów i rodzinnych. I powiem ci, że nawet ta sytuacja wymaga wielu stresów, adaptowania tych stresów, ponieważ ludzie nawet przy swoich obiadach rodzinnych kłócą się na ten temat, nie?
Co tu się dzieje? Społeczeństwo jest podzielone. Uważasz, że przyjęcie 2 miliony przez Polskę, 2 miliony Ukraińców. Ponad. Prawdopodobnie około 2,5 miliona jest legalnie zarejestrowanych, tych ludzi, którzy przez border przekraczali normalnie, ale ilu jeszcze jest poza tych ludzi, których my nie mamy w statystykach? Słuchaj, w Holandii jest tak, że kiedy oni przybywają, mamy takie właśnie sztywne statystyki. Wiemy dokładnie, ile ich przybywa, dlatego że są rejestrowani. Dostają SOFI numer, czyli opcję pracy. Dostają również opcję, że mogą swoim autem się poruszać i tak dalej. W związku z czym Holandia stricte widzi. 78 tysięcy mamy. Polska ma ponad 2 miliony. 750 osób tygodniowo do nas przyjeżdża. Porównaj jeszcze gospodarki. No. Czy jesteśmy w stanie to udźwignąć? No przecież... Logicznie? Przecież wy to logicznie dźwigacie w Polsce. Polak wypieprza, a wjeżdża dwóch z Ukrainy. Trochę się kruczy nasza nacja. Potem ten sam rząd, który nakłada na ciebie takie prawa i różne aneksy, potem wymaga od ciebie zostania nadal w tym kraju, szanowania go. Gdy on ci pluje prosto w twarz i mówi ci, ale zostań, przecież nie masz aż tak źle, weź sobie jeszcze trójkę. No to powiedz mi, dlaczego Niemcy poszli o krok do przodu i na przykład nie biorą specjalistów z Ukrainy do siebie do pracy, tylko ogłosili, że teraz specjalistów będą pozyskiwać, że tak powiem, z trzeciego świata, Afryka i cała reszta, typu pielęgniarki, jacyś spawacze, specjaliści, stricte specjaliści ogłaszają, że będą dawać im pracę i potrzebują tam ponad 6 ileś tam tysięcy na dzień dobry. Dlaczego nie biorą z Ukrainy? Słuchaj, no jak chciałbym się najeść, miałbym wybór, fajny koszyk, zajebistych jabłuszek, wybrałbym te najbardziej czerwone, a nie te zgnite. No jest to dobre powiedzenie, trzeba to przyznać. Powiedz mi, czy ty jesteś za tym, że Polska aż tak mocno wyjęła rękę stricte dla Ukrainy, a innym krajom, innym imigrantom nie pomogła w żaden sposób i nie pomaga? Głównie patrzę pod tym kątem na to, że oczywiście można by pomóc, tylko by trzeba przygotować od tego odpowiednią infrastrukturę oraz całą gospodarkę, żeby ludzie jednak osiadli na jakichś specjalizacjach, w których się specjalizują, masło maślane, ale żeby chociaż coś robili do tego. Moim całym głównym w tym temacie problemem jest to, że niekoniecznie tylko my byśmy mogli im pomagać. Wiesz, o co chodzi? No tak, ale... To tak naprawdę wokół tego wszystkiego jest pełno krajów, które mogłoby podzielić ten cały ciężar. No Holandia dzieli ten ciężar, tak? Holandia przyjęła pontoniarzy, Syrię i całą resztę. Holandia przyjęła Ukrainę. I to w znacznym stopniu. Część ludzi, która przyjechała tutaj, otwarcie powiedzieli, że my tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie przelotem, bo chcemy jechać dalej. Chcemy do, nie wiem, Włoch, do Hiszpanii, gdzie cieplej i tak dalej. Więc proszę bardzo, jedźcie. I ostatnio nawet im zrobili transport. Parę tysięcy uchodźców z Ukrainy dostało szansę. Oczywiście wybierzcie sobie bilet do dowolnego państwa w Unii Europejskiej, my za niego zapłacimy. Wsadzili ich do samolotu i puścili. Żegnamy. Przypomnę tylko, że Francja to samo robi od kilku, prawie nastu grubych lat. Jest taki specjalny projekt. Jeśli idziesz, jesteś z innego kraju, tak? Jesteś imigrantem i korzystasz z ich pomocy. W pewnym momencie możesz iść do jednej organizacji, w której mówisz, słuchajcie, ja już nie chcę we Francji, ja już tu się męczę, ja bym chciał gdzieś indziej. Okej, gdzie byś chciał? No nie wiem, do Hiszpanii. Pomóżcie mi, bo nie mam na bilet. A oni ci powiedzą tak, nie ma problemu, dostaniesz od nas bilet do Hiszpanii. Do dowolnego miasta, państwa, które byś tutaj chciał. Nie ma problemu. Ale koszt opłaty wynosi pozbawienie się przez bodajże teraz jest 2 lata ze wszystkich socjali, które możemy ci dać. Więc jeśli wrócisz w ciągu 2 lat, nie otrzymasz żadnej pomocy finansowej. Żadnej pomocy w postaci, nie wiem, zasiłków i tak dalej. Sprytne, nie? No właśnie, to wszystko polega na tym sprycie i ja nie miałbym żadnego problemu do pomagania osób, które uciekają przed takim czymś jak najazd, jak wojna. Tylko że to musiałoby być gotowo przygotowane pod to, tak? Nie bierzmy ich na masę, ale zróbmy z tego fajny pożytek. Jeżeli już takiego czegoś brzydkiego coś możemy zrobić, to powstanie, niech z tego coś powstanie, coś fajnego, coś większego. Ale chcesz mi powiedzieć, że co? Że Kijów został zbombardowany? No nie. No to co oni tutaj robią? Jaka wojna?
Bo ja rozumiem, miejscowości, które zostały wypaczone przez wojnę, tak? Zniszczona infrastruktura, wszystko. Ludzie siedzą, wiesz, jak to się mówi, w bunkrach, w piwnicach i raptem dostają szansę, przyjeżdża bus, ty, pff, ja spadam do Polski. No dobra, ja tych ludzi rozumiem. Rozumiem kobiety z dziećmi, aczkolwiek ostatnio usłyszałem, wchodzą na plac zabaw. Mamusia siedzi, jedna, druga, trzecia, czwarta, chlipią browarek, dzieci w piaskownicy, wchodzi polskie dziecko, a ukraińskie do niego, a tyś to tutaj, ja paszał na chuj. Tłumacząc luźno, wypierdalaj stąd. No stary, ja nie wiem, czy to jest normalne w Polsce? Normalne. Uważasz? Zawsze było na podwórkach coś takiego, że dzieciaki między sobą się spierały. No, ale tylko, między sobą, że, ale tylko, już nie między nacjami. Totalnie inny temat, który gryzie totalną nację i zobacz, że nawet od dzieciaka wtedy już jest zbudowana jakakolwiek nienawiść. No właśnie. Niezrozumienie, brak komunikacji międzyludzkiej, no jak oni też mogą się dogadać, nawet jakby chciał ten polski dzieciak. Mogą, no Polska powiedziała, drodzy nauczycielowie, wysyłamy was na kursy języka ukraińskiego, żebyście mogli się dogadać z tymi dzieciakami. A to dlaczego dzieciaków nie nauczą języka polskiego? Bo on jest kurwa gorszy? No jeszcze na moje to powinno być bardziej logiczne odwrócić te karty. Przecież dziecko szybciej złapie nową zdolność do łapania nowego języka, aniżeli 40-letnia nauczycielka czy nauczyciel. No zgadza się. Ja jestem zdania, że zajebiście się cieszę, że jestem w Holandii, gdzie ich jest około 78 tysięcy tylko. 2,5 miliona. 2,5 miliona w Polsce. Których wyjemy. No tak. To jest 2,5 miliona, to... Przepraszam, ile ma Warszawa pojemności? O, tego ci nie powiem. Ty wiecie co? Ja, drodzy widzowie, to sprawdzę. Liczba ludności w Warszawie. Liczba ludności w Warszawie. Słuchajcie, w Warszawie jest 1,76 miliona na rok 2017 mieszkańców. We Wrocławiu 634 tysiące. To więc to tak jakby no jedna Warszawa, 1,14 Warszawy postawić obok. Wprowadziła się właśnie. A Warszawa to taka wielka, wiesz. Ja pierdzielę, to... No i teraz nawet porównajmy sobie tę liczbę 2,5 miliona. Jak myślisz, jaki odsetek ludzi, procent może być faktycznie gotowych do życia normalnego, kulturalnego, podchodzącego z wartościami, mówię, okej, okay, wykładają do mnie rękę, pomagają mi. No to czas rozpocząć tam nowe życie, znaleźć pracę, nauczyć się jakkolwiek nowego języka. Jaki procent może tak ludzi myśleć w taki sposób, przyjeżdżając na gotowe? A jaki procent ludzi wjeżdża z myśleniem, okej, okay, fajnie, w sumie płacą za mnie, jestem w sumie w dupie, wezmę to do siebie tak, że już więcej życia nic nie będę robić. Trochę poukrzykszam ludziom życie. Znaczy dla mnie to wygląda tak, że ludzie z tych najbardziej zniszczonych miejscowości mają chyba największy szacunek do tego, że ktoś im pomógł. Tak. Ale ci, którzy przyjechali Kijów i okolice... Stwierdzili, ale mamy fajną przeprowadzkę w sumie. Ta, fura za 30 koła. Ty patrz, debile granice otworzyli, nie? Jeszcze nam zapłacą, no przecież nam się należy. Pani wchodzi do sklepu, bierze coś tam, jakieś pieczywo, coś. Ja jestem z Ukrainy, mi się należy, za mnie rząd płaci. What the fuck? Co byś zrobił, gdybyś miał jeden dzień władzy? Trudne pytanie, bo pewnie bym, jeżeli bym już doszedł do tej władzy na jeden dzień, pewnie cały jeden dzień spędziłbym na myślenie, co mam zrobić na następnego dnia. Dobra, to dostajesz drugi dzień. Dostaję drugi dzień. Co wymyśliłeś w pierwszy? Na pewno jakkolwiek by trzeba było przekategoryzować ludzi, których mamy pod sobą i faktycznie zobaczyć tych, którzy wywiązują się z swoich obowiązków, chociażby podstawowej pracy. Dla kogoś może swoją spółkę przenieśli z Ukrainy do Polski, nie wiem. Cokolwiek by robili, żeby faktycznie wspomagali polską gospodarkę i do tego proces asymilacji, czyli jednak poznanie kultury języka. Bo ale oni... pewnie jakąkolwiek historię oni pamiętają, to było między nami, ale dobrze wiemy, jaką historię przedstawia każda inna historia każdego kraju. Kuźwa, nie zgodzę się z tobą, jeśli chodzi o asymilację, narzucanie asymilacji. Dla mnie to jest tragedia. Holandia na mnie nie narzuciła asymilacji. Nie mówię, żebyś miał wymaganie nauczenia się nowego języka, aczkolwiek sam chęć pojęcia kilku słówek, które faktycznie dziękuję na kasie, powiesz pani. No to nie mówmy, że asymilacja, bo asymilacja to jest takie typowo...
reintegracja. Powiedzmy odnalezienie się. Reintegracja bardziej. Tak, powiedzmy odnalezienie się w danej społeczności, bo nie mówię o tym, żeby zaraz każdy mówił pełnym polskim. Tylko chodzi o to, żeby każdy miał w sobie chociażby ten płomyczek. I tylko tyle byś zrobił? Co miałbym zrobić innego, skoro nie znam się na polityce? Co mógłbym zrobić najlepszego dla państwa? Ja ci powiem, dajcie mi na jeden dzień władzę, a pierwszy dekret, który wystosuję, wszyscy, którzy nie pracują, wypad. No to powiedziałem akurat. Wypad. Nie ma. Wszyscy, którzy pracują, zapomnijcie, że będziecie czytać po ukraińsku napisy w sklepie. Wypieprzyć wszystkie napisy ukraińskie ze sklepu. Przyjechaliście do obcego kraju, to macie dwa wybory. Tylko z takim albo naszym język, myśleniem albo właśnie... język angielski, albo język polski. Bo kiedy ja tutaj przyjechałem do Holandii, to ja nie mam w sklepie napisów w języku angielskim, ani w języku polskim. One są po holendersku. Więc w dzisiejszych czasach mamy kurwa telefon, więc możemy użyć Google Translatora i sobie przetłumaczyć. Tylko tym właśnie bardziej, pod że naszym takim podejściem, Marielu, jest problem, że ludzie podchodzą do tego, ale jak możesz być tak nienawistny? Przecież ich spotkała wielka złość, wielka kara. Czyli, jakim przepraszam... Jakim sposobem możesz powiedzieć, wypierdolić napisy ukraińskie? Ale no, chcesz mi powiedzieć, że co, w tym duża, momencie... Duża część społeczeństwa w taki sposób uważa. Jak możesz nie pomóc drugiemu człowiekowi? No dobra, a dlaczego nie system w tym momencie... Ale dobra, powiedz mi, dlaczego system w tym momencie, kurwa, pomaga wszelkim nacjom ukraińskim, nacji ukraińskiej, tak? W pierwszej kolejności do urzędu, w pierwszej kolejności, kuźwa, dostaniesz zasiłek, 500+, i tak dalej, a matka z dzieckiem, która notabene nie ma nawet 500+, bo ona teoretycznie sra na to, bo to jest nic, kurwa. 500 to ty wydajesz na jedno wyjście do sklepu. Albo tak? Na medykamenty. Albo jakieś medykamenty. Radzi sobie jak może. Orze na dwa, trzy nawet etaty. I dlaczego ona ma być poszkodowana ja i czekać dlaczego. W kolejce, kurwa, 2 godziny? I dobrze wiesz czemu. Jeżeli z wjazdem do danego kraju jestem od razu traktowany jak lepszy niż zwykły, przeciętny człowiek, przyzwyczajam się do tego. To kto popełnił błąd? A oni tego wymagają. Kto popełnił błąd? No kto? Rząd. No, system. Ale przepraszam. Ty uważasz, że system popełni błąd. Zgadzam się. Ale ja uważam jeszcze, że większa połowa społeczeństwa, którzy zgodzili się na to, żeby przyjąć ich pod swój dach, też popełnili ten błąd. Też, ponieważ gdyby większość osób nie zgodziła się na taką decyzję, kraj by na to patrzył innym okiem. Czysty przykład. Pontoniarze, Syria, wielkie ucieczki, Włochy zawaliły się jak teraz Polska Ukrainą, nie? Inne okoliczne kraje, Hiszpania, cała reszta. A ile do Polski przypłynęło? Ilu do Polski zostało przyjęte? Zero. Ilu z zagranicy? Z granicy białoruskiej. Prawdziwych uchodźców. Bo oni mówią, że to chuligani. Ja też bym się wkurwiał, jakbym nie mógł przejść przez płot, to bym go zaczął rozpieprzać, tak? No ja pierdolę, ja chcę przejść. Przepuśćcie mnie. Wystarczy, że moja noga postanie na ziemi polskiej i już mnie obowiązuje prawo azylowe. A nie, kuźwa, że przychodzi jeden, drugi, trzeci, kurwa, strażnik, chwyta mnie za betę i pizda na drugą stronę płotu, spierdala, jesteś znowu w Białorusi. Co to ma być? Przecież teraz są manifesty robione na ten temat, tak? Ale Polska nie przyjęła, tak? Holandia na przykład przyjęła. No skupmy się nad tym, tak? No ja mam dość kontrowersyjny pogląd na tę sprawę, ponieważ uważam, że nieważne w jaki sposób społeczeństwo by się zachowało, myślę, że to już było też, zanim to wszystko się stało, było przemyślane, nie. W jaki sposób zareaguje społeczeństwo. Społeczeństwo, ale powiedziało, zobacz, że nie chce pontoniarzy i pontoniarzy nie zostali wpuszczeni, tak? No a większość, czemu Polacy przyjęli ich wszystkich? Ponieważ to oni, tak, my będziemy waszymi wybawicielami, my wam teraz pomożemy, nieważne tego, co gówno się działo prawda. Kiedyś. Gówno prawda, ani chuja nie zgodzę się z tym. Ja ci z chłopiek powiem, kurwa, otwarcie, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. W Holandii płacili 40 euro za każdą pieprzoną dobę, za każdą pieprzoną, potem zeszli do 10. Oczywiście, że w Polsce pieniądze, płacili 40 zł albo 50. Dochodzimy, pomimo, że możemy się że Polak chciał na niektórych zarobić. Rzeczach się nie zgodzić, Ej. Ale uważam, że to była od początku gotowa strategia. No ktoś wymyślił tą strategię. Wiesz, co za normalny człowiek wymyśla, że skoro taki coś się nastało, no to kurde, będziemy uczyć innego języka w szkołach. Przecież to już jest podstawowa czerwona flaga, którą zauważyliśmy. Przecież my i tak się ruskiego uczyliśmy, kuźwa, chłopie, kiedy ty jeszcze w piluchy nie robiłeś, to ja po rusku napierdalałem. Bo jeszcze byłeś pod czym? Pod taką lekką po kontrolą. Po komunie. Ale wierz mi, na początku ruskich kochaliśmy, a potem raptem pokochali Amerykę. W sprawach tych politycznych nie będę się wypowiadał. Aczkolwiek powiem jedno, że tutaj Polacy, 50% tego problemu stworzyli sobie Polacy, bo poszli kurwa za kasą, łatwą kasą. Wystarczy wsadzić 10 Ukraińców do jednego kurwa pokoju i masz już chłopie 500 zł, bo po 50 zł było płatne mniej więcej. Nie, po 100. Po 100 zł. To masz 1000 zł kuźwa każdego dnia. A wydasz na nich... powiedzmy... Z 200-300 przynajmniej na dzień. No 10 obsłużyć po 20-30 zł na łeb na dzień, tak? Jest kurwa zarobek? Potem państwo ucięło do 10 zł, a Holandia ucięła do 10 euro. Mówi, uważajcie, tniemy, bo już jest za dużo. Nie, oni muszą iść do pracy.
My im damy kurwa wędkę i niech sobie rybę sami złapią. A Polacy wciąż im ryby ładowali i schowali kurwa wędki. I w pewnym momencie Polacy zaczynają się skarżyć do programu Uwaga i całej reszty. A no bo mamy wielki rachunek, państwo nam nie płaci. Żona mnie zdradza z Ukrainy. No, już pomijając fakty, ale dlaczego kurwa oni nie poszli do pracy? A mają wymóg? No ale chcą pieniądze. Ale mają wymóg pracy? No dobra, ale dostają to... Dostają pieniądze od państwa? To dlaczego państwo? No właśnie, państwo no daje pieniądze. No właśnie. I to w pierwszej kolejności, tu jest też kolejny błąd. Bo Holandia na przykład te pieniądze odcięła, tak? Ona powiedziała, chcecie pieniądze? Oczywiście, macie. Zgodę na pracę, pff. Dziękuję, do widzenia, wypierdalać. Tylko oni dobrze wiedzą, że jakby teraz odcięli pieniądze, robi się kolejna Ukraina, kolejny dym, kolejne problemy. Słuchaj, ja to powiem tak w skrócie pod koniec, delikatnie pod koniec, że tylko patrzeć, jak ktoś kiedyś weźmie czerwony guziczek na ciśnie. No właśnie, chciałem cię zapytać, twój podcast, ale chciałbym jedno pytanie ci zadać. Dawaj. A ty jak przewidujesz? Możesz sobie predyktować, jakkolwiek byś chciał, według swoich spostrzeżeń, co może się stać właśnie z tym faktem na terenie Polski? Jaki to ma wpływ na całe społeczeństwo i jego przyszłość? Słuchaj, wytłumaczę ci logicznie. Mój punkt widzenia. Ameryka nie mogła się dobrać do Rosji. Life is brutal. Zgadza się. Bo to by zaraz były, kurwa, czerwone guziki tylko. A wiesz, że na tych czerwonych guzikach też by Polska ucierpiała jak najbardziej? Pewnie, że tak. Kamera jest tu hot. No, teraz zgubiliśmy trochę wizji, ale to nie szkodzi. I wracając do tematu. Tutaj sobie wrzucamy teraz kartę. Wybaczcie, chwilę mnie nie będziecie widzieć. Okej. Okay. Latają i tak by Polska dostała bęcki. Dlaczego? Bo Polska ma, jakby nie było, antyrakietówkę postawioną. Jeśli coś zestrzelisz nad czymś, to gdzieś to musi spaść. Więc nie wierzę, że implozja w niebie nie spowoduje strat na dole. Kolejna sprawa. No ktoś musiał zostać czyjąś marionetką. Jak dla mnie to Polska została marionetką Amerykańców. Oczywiście. I najzwyczajniej w świecie oni się otwierają na Ukrainę. Dlaczego? Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz, której możesz nie wiedzieć. Ukraina została rozebrana do naga z broni jądrowej. Wiesz o tym. Doszło do rozbioru. Niemcy w tym maczali. Polska deklarowała pomoc i tak dalej, i tak dalej. Gruba sprawa. Co by było, gdyby nadal mieli? Mogli mieć te same argumenty, co inne kraje. Ni chuja, powiem ci lepiej. Przychodzę do granicy. Jestem z tej drugiej strony, nie? Ty! Nie podoba mi się twój ryj. Przychodzi z drugiej strony Ukrainiec. Pierdol się. Dobra, mam was w dupie. Klar. Wiesz dlaczego? Bo raz, że są za blisko siebie, a dwa, że mają za dużo czerwonych guzików. Ale w momencie, kiedy oni są nadzy, to tamten stwierdza, nie no, trzeba w pierdol im spuścić. No przecież, kurwa, część terenów jest moja. No i zaczyna się zadyma. I tutaj powstaje problem. No bo jest też marionetka, tak? Dla mnie to Polacy czują się, Polacy, polski rząd, Polska czuje się zobowiązana do pomocy, bo oni sami się przyczynili do tego, że są bezbronni. Między innymi, na pewno. I ja tutaj zdania nie zmienię, ale przedobrzyli sprawę. Przestańcie, kurwa, traktować ich jak złote jajko. Nas tak nie traktują w Holandii, jak tu przyjeżdżamy. No owszem, jest dużo materiałów, które pokazują, że no troszeczkę jesteśmy słabiej traktowani. Ale jesteśmy słabiej. Ale jesteś na to gotowy. Ale jesteśmy słabiej, kurwa. Nie jak Ukrainiec, jesteśmy lepiej traktowani. No właśnie, to jest cały clue tego tematu. Czemu jesteś traktowany na obcej ziemi lepiej niż zwykły szary człowiek stamtąd pochodzący, który całe życie budował podatki, płacił podatki i budował ten kraj. Dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe. Matka z dzieckiem czeka w kolejce po 5 godzin. Dla mnie to jest prosto zrozumiałe, dlatego zadałem ci pytanie, ponieważ dla mnie prostą przyszłością jest to, że Polska zostanie rozebrana dla Ukraińców. Moim zdaniem może dojść do dwóch rzeczy. Czerwony guzik i za blisko granicy gwizdnie, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że Putin się wycofuje, tak? Rosja się cofa. Słuchaj, dla mnie to jest w ogóle wszystko ukartowane. Bo pragnę ci przypomnieć, mieliśmy świrusa, tak? Notabene, którego ja miałem w wersji pierwszej w 2018 roku, nie? Ale pomijam ten fakt. Było. Trzęsło się. Loki w dół, miasta poprzymykane, godziny poprzymykane. Zgadzasz się ze mną, nie? Zgadzam.
pierwszy dzień Rusek zapukał. Słyszałeś cokolwiek później na temat świrusa? Oczywiście, że nie. Ale jakim cudem? To on już wszyscy wiedzieli? Przecież o czymś trzeba rozmawiać. No właśnie. Nie uważasz, że dla mnie to jest typowo lobbystyczne podejście i podpuszczenie jednej strony na drugą, żeby wywołać jak gdyby przegrupowanie ludzi? Ja się zgadzam w 100%. I w tym momencie dla mnie to Ukraina jak gdyby może sobie troszeczkę rejon poszerzyć, tak? Wyrwać się z tego gówna. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego Polacy biorą ich tak chętnie, skoro to oni wyrzynali nas w pień na Wołyniu. Rzeź wołyńska. Przypomnę kurwa wszystkim słuchającym. Ciężarne kobiety rozcinane. Wyjmowane dzieci. Mężczyźni rozcinani i wkładane mieli dzieci. Robili se kurwa żarty. I wy do Niemiec sracie o restrykcje, wy Polacy, bo ja się nie uważam za Polaka. Ja się wstydzę tego troszeczkę kraju, wiesz, tego co tam się dzieje. Ja się nacjonalizuję tutaj. W głębi serca jestem Polakiem, ale na zewnątrz jak ktoś pyta, nie. Chcesz mieć nic wspólnego. Nie. To ja ci powiem, nie ma co się dziwić, jeżeli nasz prezydent nie umie rozmawiać po angielsku. Life is brutal. Nie wnikam akurat w nich. Najlepsze jest to, że do Niemiec jest o restrykcje. Płaćcie, bo nam zbombardowaliście Warszawę, bo kuźwa, pałac kultury nam się położył, tak? Tak? Śmieszne przykłady. A dlaczego do Ukraińców nie robią restrykcji wojennych za wojny? Tylko jeszcze ich chętnie przyjmują. I teraz mają drugi przykład. Przychodzi Ukrainka do sołtysa, rżnie sołtysa, a sołtysowo może tylko popatrzeć i sobie minetę pierdolnąć. No bo chcą być tą złotą ręką, która mówi, ja już nie chcemy pamiętać tej przyszłości, zacznijmy nową przyszłość. No to zobacz, jak nową zaczynają. No zaczynają. Jak powoli zastępują Polaków. Pięknie im to idzie. No fantastycznie, dla mnie to fantastycznie. Potem płaczą, że własny naród wyjeżdża. Czemu wyjeżdżacie w ogóle z naszego kraju? Nie jest wam tu... Zostańcie młodzi, rząd mówi. Ale po co? A zarazem wszystkie bloczki ci stawiają, żebyś tylko uciekł stamtąd. No ale widzisz, no ty też miałeś pracę i to o wiele troszeczkę słabszą niż... Oczywiście, że miałem tu pracę, ale teraz po miesiącu bycia tutaj porównałem to, jakbym tutaj wykonywał ten sam zawód, byłbym bardziej ceniony, więcej bym zarobił, miałbym większą chęć do życia, aniżeli robiąc to tam. Powiedz mi, dlaczego w Holandii nie ma tego efektu? Jestem z Ukrainy i mi się należy, a w Polsce jest. Społeczeństwo na tobie wywiera całą tą i oraz nie masz na to zezwolenia. Dlaczego społeczeństwo kurwa płacze? Bo samo nie myśli w poprawny sposób. Większość ludzi to są hipokryci w tym momencie, jedno ci powiedzą, drugie zrobią. To jest po prostu żenada. To jest żenada i tacy ludzie najpierw mówią, my nie chcemy, a za chwilę my chcemy, bo dostajemy z tego profit. Widzisz, gdzie wszystko się to kończy. W portfelu. No, teraz niedługo wracasz do Polski. No jakiś czas, ale myślę, że długo tam nie zawitam. To powiedz mi, rodzinę. Jak będziesz wjeżdżał do Polski, to będzie Polska w języku polskim plus ukraińskim? Możliwe, że za 4 miesiące już tak będzie, za 3. A myślisz, że może za 3-4 miesiące zdarzyć się, że po prostu się zaczną rozjeżdżać po świecie, bo rząd będzie miał dość? Myślę, że zanim takie coś już będzie się działo, będę próbować swoją całą rodzinę przeprowadzić gdzie indziej. No, ja ci powiem, że gdybym usłyszał, że ło, leci coś, to bym tylko do żonki zadzwonił, do mamuśki i jej syna i ej, pakujcie się w auto i wypierdalaj do... Tylko, że wtedy już może być za późno, nie? A gdzie tam za późno tam? Czyli do... Zamkną ci border, powiedzą, no, to jest twoje miejsce, gdzie ty wyjeżdżasz do kogoś innego, do broni. Nie jesteś dumny za nasz kraj? Ale co, no Rosja tak zrobiła i jakoś Ruski normalnie wyjeżdżają. Ale najlepsze, jeszcze jedna rzecz na koniec. Mieli obowiązkową służbę, mieli powołanie, młodzi Ukraińcy mieli powołanie, mężczyźni i tak dalej. Ty wiesz, że ja osobiście spotkałem się z paroma znajomymi z Ukrainy, którzy po prostu spierdolili z żoną i z całą resztą, mimo że ani malutki odłamek bomby na nich nie spadł. Z jakiej racji? No bo Polska daje, no to mówi, ja tu przyjechałem i teraz dla mnie lepiej, bo ja będę miał polską kartę wszystko, a żona w Polsce urodzi. O. No rozumiesz temat. Pytanie się profitów. Tak. No mnie to po prostu szczyściło. Mówię, dobra, spoko. Właśnie to jest... Odeszłem, skasowałem numer. To jest właśnie ten procent, o którym mówiłem, że ci, którym by się należała pomoc, bo faktycznie rozwalili im chatę, już za 2 dni jakby się nie ruszyli, by byli zgwałceni albo rozstrzelani. Ale wiesz, niektórzy jadą tam, okej, zaczyna się kruszyć, dostajemy ofertę, jedziemy. Jeśli ja dostaję jeden dzień władzy, robię czystki. Naprawdę, czyszczę. Zakłady pracy 1 do 1.
Jeden Polak, jeden z Ukrainy. Tylko, że pamiętaj, dzień władzy nic nie zmienia, jeżeli dalej jesteś tą marionetką. Ktoś dalej musiałby cię poprzeć, panie kolego, a ktoś dalej mówi tak, wiesz co, ty zbyt sprytnie myślisz. Ale ja wiem, jak to zrobi. Ty zbyt sprytnie myślisz, prezenterze alieni. Nie, ja wiem, jak to zrobi. Drodzy rodacy, każdy z was otrzyma 40 zł za dobę, jeśli w waszym mieszkaniu nie będzie nacji ukraińskiej. I w hotelu. I w hotelu. W rezerwacie. Tak, w waszej lokacji. Motelu, hostelu, we wszystkim. Tylko wiesz, no teraz to się kłóci z tym wszystkim, co jest mówione w mainstreamowych mediach. Masz być dla nich tolerancyjny. No jestem tolerancyjny. Zaakceptuj fakt, że oni są u ciebie. No nie. Jeśli chcecie mieszkać, to do miasteczek azylowych. Jeśli imigranci z innych krajów mieszkają w miasteczkach azylowych, wyglądających jak Mamro, no to zapraszamy was też tam, wy jesteście imigrantami do cholery, tak? No jak możesz mnie tak traktować? Przecież ja ci nic nie zrobiłem. No przecież ci daję mieszkanie, co ci nie... Zbombardowali ci dom, a ty skąd, kurwa? Z Kijowa? To chyba ci nasrali na dom. Wypad. Pięknie. Tam azyl, zapraszamy. Dostajesz lokację, możliwość pracy i wypierdzielaj. No nie, jakaś pomoc z urzędu. Ja nie wiem. Dla mnie to jest za dużo, no ja się po prostu z tym nie mogę zgodzić, bo ja sam jestem imigrantem, stary, mieszkam w chuj lat. Ja się z tym zgodzić nie mogę, bo ja takiej pomocy na przykład nie dostałem. Ja musiałem sam wszystko po kolei, kam. Bo nie byłeś wystarczająco dobry, widzisz, no oni wszyscy są gotowi na to, żeby być tak traktowani. Ale wiesz, że Ukraina w Holandii ma przesradę. Otwarcie ci powiem. Praktycznie jak Polak też trochę, już teraz się dzieje. Oni są jak Polacy tutaj, naprawdę, oni są traktowani na równi jak Polacy. Że najzwyczajniej w świecie... Dzień dobry, z Ukrainy. Tak, tu możesz zrobić numer. Ale ja nie wiem, jak konto otworzyć, ja nie znam języka. To nie problem. Proszę wejść na aplikację, na samym dole jest napisane w twoim języku. Chcę założyć konto bankowe. Wciśnij ten guziczek, a wszystko, cała procedura będzie w języku ukraińskim. Możesz zrobić to online. Ma konto? Ma. Ma pozwolenie na pracę? Ma. Ale ja nie mam gdzie mieszkać. Proszę sobie wynająć. Ale ja nie mam pieniędzy. W porządku. W takim razie umieścimy cię w systemie azylowym. Otrzymasz możliwość zakwaterowania, lecz musisz pracować. Ale ja nie chcę pracować. Bardzo mi przykro, w takim razie nie mamy gdzie ciebie przechować i dziękuję, do widzenia. Proste? Taki jest system tutaj. Osobiście to na własne oczy widziałem. Owszem, na samym początku, wiesz, mieliśmy na raj Amsterdam, wielkie centrum azylowe i tak dalej, przejmowani i tak dalej, ale potem to wszystko stopniowo tak stopniało, nie? Zaraz, wiesz, nie będziemy tutaj napieprzać po ileś tysięcy osób. Tak? To jest dobre. Wszystko trzeba zrobić przemyślanie i z nogami. Niestety u nas brakuje albo butów, albo skarpetek. Jeszcze nie wiem czego. No, to jest święta prawda. A więc ja tylko mogę powiedzieć dzięki za rozmowę, kolego. Ja tobie też dziękuję. Bo naprawdę ruszyliśmy troszeczkę temat, który nie jest ruszany przez innych youtuberów. Boją się. Nie chcą się wypowiadać głośno, chociaż po cichu bulgotają jak lawa w kraterze. Aż uszami wychodzi. Aż uszami pęka. Ja jestem człowiekiem, który ewidentnie pokazuje, co się dzieje, co myślę. Dlatego jestem kontrowersyjny. Dziękuję, że przybyłeś do studia. Dziękuję, że porozmawiałeś na ten temat. Dziękuję, że wypowiedziałeś swoją opinię. Mocno się wstrzymywałem w niektórych momentach. Ja ci powiem, to jest potrzebne. To jest potrzebne, żeby zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje. Bo teraz tylko i wyłącznie czekamy na komentarze widzów, którzy prawdopodobnie się podzielą na dwa obozy, ale ja chcę ich wysłuchać. Wy czego doświadczyliście, widzowie? Tak, i drodzy widzowie, pewne jest, że na bazie waszych komentarzy zostanie zrobiony jeden z odcinków. Będziemy się, że tak powiem, przyglądać komentarzom pod tym materiałem i będziemy najzwyczajniej w świecie je potem czytać i próbować odpowiedzieć na ewentualne pytania. Ja nazywam się Prezenter Alien i dziękuję ci, Miłoszu, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my tak oczywiście rozmawialiśmy, było burzliwie. I ten temat jeszcze na pewno powróci z inną osobą, która ma gigantyczne doświadczenie.
Oj, bardzo duże. Dlatego, że posiada rodzinę, która posiada sklepy, a więc więcej usłyszymy może kontrowersji. Wypatrujcie nowych materiałów najzwyczajniej w świecie. Kontrowersja to moja specjalność. Już niedługo oszuści mieszkaniowi nowe formy oszustw. I oczywiście na dokładkę kolejne podcasty. Było mi naprawdę przyjemnie prowadzić dla Was tą audycję. Pamiętajcie, że forma podcastowa, ilekroć widzicie podcast, oznacza, że możecie wrzucić słuchawki w uszy, bo nic ciekawego na ekranie się nie będzie działo. A więc jak jesteście gotowi, wypatrujcie kolejnych materiałów, a tymczasem mówię Wam do usłyszenia. Daniość, widzę!